Nie macie wrażenia, że niektóre gry od dawien dawna nie są... Żywe. Albo zaczynają z czasem umierać, i mimo że kiedyś się jaraliście jakąś serią gier, patrzycie teraz na nią troszeczkę z obrzydzeniem. Z jednej strony pogadamy sobie o seriach gier, jakie od lat nie są wskrzeszane, ale też takie, jakie istnieją do dzisiaj, ale zdaje się, że mają się coraz, coraz gorzej pod różnymi względami. Co ciekawe, kiedy spisywałem tą gromą pogadankę, od około tygodnia, dostałem do niej kolejny argument o zamknięciu sprzedaży jednej z gier. Czasami mam wrażenie, że jest trochę growym prorokiem. Nie wszystkie gry jakie wymienię faktycznie są już martwe albo umierające, ale jednak mamy bardzo dziwną sytuację na rynku gier, gdzie wielkie serie popularne są jakby w stanie troszeczkę zawieszenia. Czy wypaliły się? No od tego macie oczywiście komentarze i dzięki wam za każdy z nich, bo czytam wszystkie komentarze. Spis treści na dole ułatwi wam o czym będzie mowa. Worms może nie do końca jest to martwa seria, ale w sumie na razie nie pojawia się żaden od podstaw nowy tytuł z tego heh, robaczonego uniwersum. Miesiąc temu studio Team jak jakie mocniej się ostatnio angażuje w wydawanie gier, zapowiedzieli Worms Armageddon Anniversary Edition, czyli podrasowaną wersję starej kultowej gry. Jednak dalej nie widzimy żadnej nowej produkcji z tego uniwersum i kiepsko przyjmuje się też odgrzewanie, na przykład. Heh, gry planszowej z robalami, no serio, źle przyjęto też niezbyt dobrze no odebrany tytuł Worms Rumble, nieźle za to był oceniany Worms WMD z 2016 roku, ale była to bardziej gra w starym stylu. Mimo to pamiętam jak w 2011 roku wychodził Worms Ultimate Mayhem, czyli wersja 3D takiego świata robaczonego. wtedy był też oczywiście przez kilka lat taki no lekki hejt na ten tytuł, ale w sumie do dzisiaj gra przyjęła się nieźle mając niemal 90% pozytywów. Może czas do tego wrócić w bardzo ładnej oprawie graficznej, jaka oferuje no, dzisiejsze technologie. Czy chciałbym poklepać sobie Robale w 3D w formie gry np. Na, na Unreal Engine 5 z pełną zniszczalnością, animacjami, trawą, fizyką rodem z gry, na przykład Steel Down, gdzie każdy element może się nie tylko zniszczyć, ale i rozsypać? Myślę, że spokojnie bym sobie w to grał. Red Alert oraz Command and Conquer, long time no see, prawda? W październiku 2013 roku Electronic Arts wstrzymało prace nad serią oraz zamknęło Victory Games, jakie po wcześniej studio Westwood przejęło budowanie marki. Planowany Command Conquer 2 miał używać silnika Frostbite 3, znanego z wcześniejszych gier serii Battlefield, co nie znaczy, że nie da się z tego zrobić RTS-a. Powodem zamknięcia Victory Games były niby względy ekonomiczne. Anonimowy jednak pracownik studia wspomniał wtedy, że zamknięcie było bardziej podarżnięciem już gardła, niż spowodowane kwestią ekonomiczną, a także z góry wcześniej było to już plan Planowane przez wysokich pracowników EA, to, że gracze chcą powrotu serii, udowadnia niedawno premiera Remastera serii oraz pierwotnego Red Alert, powód dla którego CNC się nie powiódł, był prawdopodobnie prosty. Planowano zmianę modelu biznesowego na coraz popularniejszą wtedy w jej wizję gry no free to play darmowej z mikropłatnościami. Oburzenie społeczności zapowiedzią braku singla było bardzo duże. Później jednak prezydent EA powiedział, że kampania no może zostać wprowadzona. Niestety zwyrole pracujące w EA nigdy się nie nauczą, a świat graczy daje się ostro ruchać. Mimo tak negatywnego zmasakrowania planowanego darmowego CNC w 2013 roku EA wydało tak czy srak no kopniakiem prosto w dupę mobilniaka Command Conquer Legends. Przeciętny gracz na rynku mobil jest tępy jak but i niestety łyknie każdego podstawionego krapa. Age of Empires Niedawno gruchnęła wiadomość, że Microsoft zamyka sprzedaż Age of Empires 3. Od premiery gry minęło faktycznie niemal 20 lat. Grę wydano 18 października 2005 roku. Można powiedzieć: heh, It's time to go. Tu uwaga kontekst: zamykana jest standardowa wersja. Edycja definitywna dalej będzie wspierana. Wszystko kiedyś się kończy. Rynek gier powinien trochę dorosnąć i w mojej ocenie umożliwiać sprzedaż gry za niewielką symboliczną cenę z łatką, że jest to produkt o zakończonym cyklu rozwoju lub wsparcia i kupno jest na naszą odpowiedzialność, a my powinniśmy mieć opcję zwrotu np. w ciągu np. 3 dni jeżeli produkt nam na danej platformie już nie zadziała. Oczywiście autorzy gier mogliby zacząć to wykorzystywać i tworzyć gry, które są przewidziane na 2-3 lata wsparcia, a potem właśnie takie można powiedzieć przenośnie przynośnie mówiąc abandonware. Wycofanie produktu lub tym bardziej usuwanie go skąd graczniacy go kupili jest w mojej ocenie dość błędną taktyką. To sprawia, że odradza się pojęcie właśnie produktu abandonware, czyli oprogramowania, którego nawet twórca już, co ważne, nie sprzedaje, co sprawia, że bierastwo takiego produktu często jest usprawiedliwione. Tutaj trzeba zaznaczyć oczywiście, że Age of Empires 4 wyszło dość niedawno, w 2021 roku i przyjęte zostało na poziomie niemal 90% pozytywów, więc bardzo dobrze. Problem leży w wycofaniu sprzedaży części trzeciej. Assassin's Creed. Niektórzy pomyślą, że ten tytuł czy seria nie pasuje do filmu o zanikających, umierających lub wymarłych już markach. Musimy jednak zadać sobie bardzo dobre pytanie, czy Ubisoft, jaki ostatnio zrobił kanonadę wywaleń się o własne nogi oraz którego notowania inwestorskie lecą w dół nie powinien być już troszeczkę w kwestii Assassin's Creed delikatnie ołówkiem przekreślony. Oczywiście z możliwością tego wygumkowania. I nie chodzi o to, że czarny Assassin. Chodzi o to, że jak film firma podchodzi do swojej marki. Seria Assassin's Creed przypomina teraz gry usługi, kilka odprysków, niczym już niepowiązane powiązane z rdzeniem serii poza samą nazwą. Ubisoft wycofał się między innymi z konferencji Tokyo Games Show, a także w paru miejscach grubo zrobił sobie jaja z kultury japońskiej. Przykładem jest figurka z AC Shadows, gdzie użyty jest symbol, tak zwane jednonożne torii, one leg torii, symbol ocalałego z uderzenia jądrowego obiektu, jaki w AC Shadows Wykorzystano do promocji figurek. Ludzie, którzy tę figurkę stworzyli, dodali jej po prostu na One chyba kompletnie nie wiedzieli, że to nie jest jakiś tam pierdolnik, a dla Japończyków jest to istotny symbol i wykorzystano go w formie takiej po prostu hamskiej reklamy. Wersja kolekcjonerska przedpremierowa, wysłana do streamerów, oczywiście bez jakiejś tam powiedzmy takiej pełnej gry, tylko z gadżetami, okazała się posiadać no po prostu krytyczne, chyba z 10 błędów. W symbolice, w czciące, w znaczkach, no kurwa we wszystkim. Ubisoft stara się za wszelką cenę coraz mocniej pokazać, jak bardzo sra na gracze. Między innymi obroną stanowiska, że gracze nie kupują gier, a je wynajmują. Była nawet sytuacja, gdy jedna z postaci z Ubisoft nazwała rasistami samych Japończyków krytykujących AC Shadows, jakie umieszczone jest wszak w ich własnej kulturze. Więc sprawa w tej że to nie tylko sam główny bohater AC Shadows, a cała a, agresywna otoczka studia wokół no, obrony swojej gry, jaka prowadzona jest w formie toksycznego ataku na graczy i dziwnego przesuwania premiery. Tak jakby nikt nie chciał tego kupić, a studio nie chciało się przyznać do tego, że no będzie słabo. Nie oszukujmy się, Ubisoft ma wielkie ostatnio problemy. Musimy przypominać sobie też dramę sprzed niemal, no zabrakły tam 3 lata, niemal 20 lat, była drama dlaczego w Assassin's Creed nie ma kuszy, bo historyczna dokładność, bo byłoby za łatwo. Po kilkunastu latach tęczowy koń albo mikropłatności w AC jako skin no niczego i nikogo już nie dziwi. Czy też macie wrażenie, że Assassin's Creed troszeczkę już jakością odchodzi i zamiast być wielką grą o wielkim rozmachu raz na jakiś czas to robi się serią krótkich gierek. Z Yubi jest wielki problem. Słupki lecą na łeb na szyję, co chwila jakieś dramy. No zobaczymy jak to będzie w kolejnym roku. W tej pigule o umarłych lub wymierających seriach trzeba coś powiedzieć o Battlefield. Też wielu pomyśli przecież ta jeszcze żyje i ma się całkiem nieźle. Niby w 2025 roku mamy poznać nową część serii. Musimy jednak zauważyć, że EA dostało czkawki. Chociaż ciekawie wygląda cykl produkcyjny tej serii, bo pewnie wielu z was nie zauważyło. BF1 to 2016 rok, BF5 to rok 2018, BF2042 to rok 2021. Średnio co 2-3 lata, ale co ważne. Każda z tych ostatnich premier miała miejsce praktycznie na trzeci, 4 kwartał roku. Przejrzyjcie daty wydania. Zauważycie pewną cykliczność. Dlatego śmiało można podejrzewać, że jeżeli nowy BF powstanie, to ponownie październik, listopad 2025 roku. Żebyście się tutaj nie zdziwili mojemu proroctwu. Dlaczego ta seria, w tym powiedzmy w tej pogadance, musimy zauważyć jak mocno BF zarył w ziemię. Były dni, kiedy BF2042 za Poniżej 2000 osób online na Steamie. Jak na mega produkcję wielkiego koncernu za grube miliony dolarów. To jest naprawdę katastrofa. Są gry zrobione przez garstkę ludzi w grafice rodem z Minecrafta, jaka ma prawie 20 tysięcy osób online. I nie mowa tutaj o BattleBicie. No, trochę inny tytuł, może się ktoś domyśli. Ludzie zaczęli do tego wracać, może z uwagi na brak innych strzelanek, po prostu w tym stylu. W najzwyczajniej w świecie. Czasami się gra w grę nie dlatego, że gra jest słaba, albo po prostu nie ma żadnej innej dobrej alternatywy. Musimy się zapytać, czy EA pójdzie po rozum do głowy, czy znowu dostaniemy jakieś DI gówno z niebinarnymi bohateriksami, No gra powinna wracać do korzeni w stylu BF2, miałaby szansę tylko znowu wtedy, kiedy wróci po prostu do korzeni. Ale może to być po prostu kolejny produkt inwestycyjny, jakiego rozwój będzie przewidziany na rok 2, a potem kolejna część. Pierwszy rok to będą bugfixy, drugi rok to będą trzy dodatki, może płatne i koniec rozwoju gry. BF powinien pójść w stronę przypominającą starego Planet Side. 3 frakcje, ciągłe bitwy, 24 godziny na dobę, żyjący strzankowy świat i mogłoby to być wspierane przez nie rok albo dwa, a 5, 6, albo nawet 8. I wydaje mi się, że naprawdę EA zarobiłoby na tym dużo więcej kasy. SimCity. Long time no see, chciałby się powiedzieć, prawda? Od wielu, wielu lat widzieliśmy kolejne. no. Powiedzmy, części, nie widzieliśmy kolejnych części, może dlatego, że ostatni SimCity z 2013 roku, jak ten czas leci, został przyjęty dość kiepsko, a wychodzący chwilę później, w 2015 roku, City Skylines kompletnie pozamiatał liczącą już kilka ładnych części serię SimCity. Niewielu pamięta, że pierwsze SimCity powstało w 1989 roku, 7 odsłon i w sumie w 2013 roku. Koniec. Mija ponad 11 lat. Chociaż od m, klasyku pierwszych części, no, no, ponoć planuje się wrócić tutaj. <grym> można powiedzieć, że planuje wrócić taki indyczek o nazwie The Metropolis, jakiego macie teraz przebitkę. EA nie jest głupie w tym, jak orać graczy na highs, więc do dzisiaj mocno utrzymuje SimCity Build It, czyli darmową, ale jednocześnie wypełnioną mikropłatnościami wersję mobilną. Możliwe, że już nie ujrzymy nowych SimCity, i możliwe, że też nowych Sims. Z drugiej strony to maszynka do robienia kasy. Ludzie wydawali naprawdę ogromne ilości pieniędzy na dodatki do tych gier. Trzeba przypomnieć, że Maxis Software, jakie stworzyło kultowe elementy, tutaj The Sims, SimCity zostało zamknięte 5 marca 2015 roku. Niby planowane są Sims 5, gdzieś tam chodzą takie różne plotki, ale co z tego będzie, zobaczymy. Szczerze, po makabrycznej klapie Cities nice 2 jest troszeczkę dziura na rynku w gier no, na takiego dobrego Typowego City Buildera. Remasterowanie nowych gier Oblułem się niedawno kawą, oglądając zapowiedzi z PlayStation, gdzie zapowiedziano wersję Remastered Horizon Zero Dawn. Przy okazji cofając możliwość zakupu starej wersji podnosząc cenę. Tak sobie no troszeczkę łezkę, z, wiecie, ze śmiechu roniłem i wytarłem w kąciku okła, Wspominając jak PlayStation potrafiło wydać remastery stosunkowo nowych gier, które nie były jakieś. Specjalnie brzydkie. Problemem rynku konsolowego jest to, że remaster z perspektywy gry na PC często jest niestety żenującym głównym, czyli gry oferuje 60 fps ze spadkami, no i tam maksymalnie te 1080p, czasami 1440p, a i tak tnie. Jeżeli 7-letni Horizon ma dostać remaster, to trochę rzecz. Cóż troszeczkę się zaśmiałem. Reakcja społeczności jest chyba dość podobna i dość mocna, bo trailery tego remastera to niemal 2 trzecie dislike'ów. Przykre jest to, że takich wersji może być coraz więcej. To, co już zrobiono na przykład z The Last of Us, czyli jakby remaster, zawiera coś więcej niż tylko faktycznie lepsze tekstury, czy lepszy frame rate. Płynność zawiera też różne dodatkowe elementy, jakieś malutkie treści, no to jeszcze to można znieść. To jest zawsze trochę kas za no, takie m, przepuszczenie różnych już gotowych rzeczy przez nowy system. Jakąś sztuczną inteligencję, czy minimalne jakieś, wiecie, zmiany, by te kolejne setki tysięcy graczy znowu wydały te 10 dolarów na upgrade'a, prawda? To jest zawsze troszeczkę dojenia pieniążków. Okazuje się też, że remake Until down szaruje chyba po dnie. Tu źródłem jest znany True Trophies. Taki pewien portal, który podaje, że gracze prawie tej wersji nie uruchamiają. Problemem Remasterów będzie też jedna rzecz, czyli Ruchanie, czyli wycofywanie oryginału ze sprzedaży, podnosząc cenę remastera z opcją upgrade'u jak już ktoś ten tytuł ma. Lub nawet, może się pojawić, zmuszanie gracza do odblokowania sobie wersji remaster, bo zwykła byłaby wtedy zablokowana. No to już byłoby troszeczkę skamerskie, hamskie kiedy produkt kupiony mamy zablokowany i musimy go najpierw dopłacić, żeby odblokować. Blizzard. Ogółem. Należy zauważyć, że Blizzard poszedł po najmniejszej linii oporu. Diablo 4 w żadnym miejscu nie jest grą, która wyniosłaby serię dalej. Rozbudowani, Mocniej. konkurencyjniej. Fani Diablo 4 powiedzą, że to jest to, czego oczekiwali. Chcieli po prostu zwykłego diablo, takiego jak było wcześniej, z nowymi rzeczami. Tylko pytanie, czy Diablo bez klasyki, na przykład The Cardacana, to jest dalej Diablo fabularnie. Dostali to, co chcieli. Ok, nie mam z tym problemu. Nie można jednak ich winić, jednak czy to posuwa serię gry dalej? Tak czy inaczej, inne światy Blizzarda leżą od dawna długiem. Warcraft to tylko no, sieciówka, StarCraft leży odłogiem, Overwatch 2 okazał się wydmuszką i ruchaniem na hajs, Heroes of the Storm został zakończony, no Hearthstone nie jest już tak wielką grą jak kiedyś, Blizzard próbował też nieco w inne. Universa, na przykład Odyssey, jaki miał być survivalem w baśniowym świecie, czy Blizzard wymiera? No takie pytania się pojawiają, a jednym z przykładów lub powodów do obaw albo też he, zasłużonego spadku w otchłań jest to, że Blizz anulował BlizzCon w 2024 roku, czyli w sumie największy swój konwent. Może dlatego, że Blizz za bardzo nie ma powodów do sukcesu i czego pokazywać w trakcie BlizzCon'a. D4 się przejadło, Diablo Immortal to już poprzednie lata, to co może odbić lekko szumu wokół Blizzarda, to 30. rocznica marki Warcraft, jaka przypada pod koniec roku. Przypomnijmy sobie, jakie piękne filmy, jakie kinematiki, miały gry z uniwersów właśnie Blizzarda, Warcraft, Starcraft. Były to ówcześnie arcydzieła animacji jakie są no, kultem do dzisiaj. Filmy w Diablo 4 też są bardzo dobre, ale wciąż jest tam no, dużo dziury takimi bardzo prostymi animacjami. Podobno coś w Blizzardzie idzie w stronę StarCrafta, ale bo żyjemy, zobaczymy. The Elder Scrolls, powód dla którego zanim Max czy Bethesda nie śpieszy się z nowym Elder Scrollsem jest w mojej ocenie bardzo, bardzo, bardzo proste. Finansowo proste. Mamy The Elder Scrolls Online. Oczywiście gra dla jednego gracza potrafi mieć piękniejszą fabułę, bardziej fajny, ręcznie zbudowany świat bazujący na klimacie, a nie na tym, żeby to było po prostu MMO. Ale to wymaga czasu i pieniędzy. A dodanie kolejnego dodatku do The Elder Scrolls Online, kolejnego zestawu mikro, Płatności i wymuszenie na graczach kupna tego dodatku, bo przecież nie będą czekać, aż będzie w pełnym pakiecie płatnym tym abonamencie, jest prostsze. No, Elder Scrolls Online ma bardzo, bardzo negatywną politykę monetyzacji: że jeżeli chcemy mieć najnowszy dodatek, to musimy go najczęściej kupić, nim on przejdzie, jakby do tego abonamentu. Bethesda pokazała nam durny trailer z przelotem nad górami dla Elder Scrolls 6. Zamiast tego dostaliśmy Starfielda. Grę makabrycznie zbudowaną w wielu miejscach, bez potencjału na to. By powstały jej kontynuacje w tym samym uniwersum, a ostatni duży dodatek do Starfielda i jego oceny pokazują, że jednak nie była to dobra gra. Nie ma to szans na to, by stać się tak kultowym uniwersum jak The Elder Scrolls. Jest to bardzo dziwnym zabiegiem ze strony Toda Howard'a, że wolał wydać coś, czym nawet wielu moderów gardzi. Mówią, że nie będą robić modów do Starfielda, bo to nie ma sensu, zamiast zapewnić sobie możliwą dojarkę pieniędzy na kolejne 10 lat po prostu nowym Elder Scrolls'em. Skyrim do dzisiaj jest bardzo popularny, jest bardzo modowalny, ale oczywiście coraz coraz mniej. Titanfall. Z jednej strony trzeba jasno powiedzieć, że obie części miały i mają swoich bardzo oddanych fanów. I fani robią wszystko, by ta gra dalej się utrzymywała, a oceny na Steamie oraz odległość od premiery mówi samo za siebie. Jest to jedna z nielicznych gier wydanych przez jej, jakie mają przytłaczająco pozytywne oceny na poziomie 96%. Mimo to ja nigdy nie byłem wielkim fanem mechów oraz Titanfall w ogóle, to jednak do społeczności tej gry mam taki bardzo duży respekcik, taką piąsteczkę. Z zaciśniętą, uderzoną w drugą piąsteczkę, wiecie, ym, no, pięścią, tak, z ich strony. Po prostu taki wielki szacunek, że dbają o ten tytuł. Mimo to EA rucha tę społeczność. Oczywiście pakiety DLC nie są turbo wymagane, to jednak dodanie ich, no, do swojego konta za 400 zł na Steamie w paczce to takie troszeczkę hat w stronę gracza. Również gracze na Steamie wspominają, że Player Base jest do tej gry, ale mógłby być oczywiście żywszy. Wspomina się też w dyskusjach na Steamie bardzo mądre stanowisko, że autorzy, którzy następnie stworzyli Respawn Entertainment przypominają taki kauczuk no, odbijający się od chciwych wydawców. Oni naprawdę chcą zrobić fajną grę, ale so są odbijani od takich wydawców jak EA. W lutym i marcu 2024 roku pojawiła się informacja, że Titanfall 3 raczej nie będzie tworzony, ale studio Respawn pracować może nad odpryskiem uniwersum tej gry, podobnie jak inne chujstwa, sorry za określenie, związane z rynkiem gier mobilnych. Taki Titanfall niestety został przez te abominacje troszeczkę Zmielone. Najpierw Nexon wydał Titanfall Assault, potem kolejne dwa kroki do odbytnicze w postaci mobilniaków zostały niestety albo na szczęście skasowane. Fable. Tu zdania są podzielone. Jedni wciąż obserwują i mają nadzieję, że w 2025 roku staniemy przed nowym Fable. Inni się śmieją z tego, jak wyglądała zapowiedź gry z bohaterką o męskiej twarzy, absurdalnym uśmiechem i takim rasowo-płciowo-neutralnym stylem wyrazu twarzy. Mieszanką jasnej i ciemnej cery mrzeńskiej i damskiej. No Fable zasłynęło pięknym światem i tym, że gracz w tym niezwykle baśniowym świecie mógł odgrywać rolę kogo pozytywnego albo negatywnego. Historia studia oraz ludzi jakie stoi za tą serią też no, jest to trochę trudny temat. Były tam wzloty, były upadki, były zamknięcia oraz durne decyzje jak na przykład fakt wystawienia studia na sprzedaż, ale bez praw do rdzennej marki Fable, czyli od w sumie wystawiono taką wydmuszkę, czyli powiedzmy jajko bez środka, tak? Można tak to mniej więcej nazwać. Ale pierwsze wzmianki o nowym Fable zaczęły pojawiać się już w 2017 roku, 7-8 lat temu, pod skrzydłami Playground Games. W marcu 2023 pojawiły się informacje, że gra jest już we wczesnej grywalnej fazie. Mimo to na razie nie dostaliśmy żadnego gameplaya. Trailer Fables z ostatnich lat został ostro zjechany, a sama strona gry, mimo że produkcja ma być gotowa w 2023 roku, czyli w sumie niedługo, nie pokazuje nam żadnych detali na temat tego, jak gra ma działać. Można odnieść wrażenie, że w pewnym momencie zobaczymy tam napis, no sorry, nie wyszło, nie wydamy. Jeżeli to jednak wyjdzie, jeżeli nagle okaże się fajne wbrew początkowemu temu hejtowi, to będzie to jeden z większych sukcesów niespodzianek branży gier w ostatnich latach. Ale może być tak, że czekamy po prostu na klapę. Na koniec dziękuję Ci za to, że udało Ci się dotrzeć do końca tego filmu. Do synki końcowej podziękowania dla wspierających przed Wami dwa indyczki. Jeden dla relaksu, również z kooperacją. Drugi trochę nawiązujący do Half-Life. Na ten drugi będzie też giveaway na Discord, gdzie oczywiście wspierający ten kanał mają minimalnie większą szansę na zdobycie takiego klucza. Będzie też powrót do strzelankowego FPS-a w realiach survivalu w nowej wersji, ale nie wiem jak daleko dam radę tam w nim dotrwać. Mocno czekam też na Streets of Rogue 2, którego premiera czuję i się... czai się powiedzmy już za rogiem. No i cóż, tyle.